Europa i mówi o tym otwarcie, że dobrze byłoby. No ale to jest, jak mówię, co będzie po wyborach, nic z tego nie wiemy, bo jeszcze Bundestag się zmieni ze względu na AfD, która wejdzie i to na przykład inna na pewno mocno do tego Bundestagu. W związku z tym ta konstelacja jest jeszcze w tej chwili płynna, nie wiemy co będzie, ale jak mówię, no, można przyjąć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że Niemcy będą nadal jakimś takim ostoją stabilności w Europie, mają świetne wyniki gospodarcze, mają problemy z uchodźcami, ale już coraz mniejsze, już się ten problem taki nagły pojawienia tych uchodźców rozpływa. Opanowali sytuację na tyle, że rozdziela się uchodźców na te 16 niemieckich landów, są pieniądze, organizuje się wszelkiego rodzaju kursy integracyjne i tak dalej. Wprawdzie napływało jeszcze w tym roku około 300 tysięcy, do tej pory będzie pewnie więcej imigrantów, ale z tym Niemcy sobie w jakiś sposób przynajmniej na razie radzą. A z czego wynika to, że kanclerz Angela Merkel no, najprawdopodobniej po raz czwarty zostanie kanclerzem? Czy z tego, że po prostu dzisiaj nie ma alternatywy dla kanclerz Angeli Merkel, bo nikt inny też nie byłby w stanie wygrać wyborów dla CDU i CSU? Tak, to jest oczywiste. No, jest to śmieszna historia, bo z tą alternatywą to jest związana właśnie alternatywa dla Niemiec. Kanclerz Merkel parę lat temu przekonywała Niemców, obywateli, że należy pomóc Grecji, bo nie ma alternatywy. I wtedy powstała AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Mówiła, jednak jest alternatywa, Niemcy nie muszą pomagać Grecji, jakoś inaczej ten kryzys opanować. No i w tej chwili się mówi o tym, że nie ma alternatywy dla Angeli Merkel. Ona nie jest najpopularniejszym politykiem w tej chwili, wyprzedza ją Frank-Walter Steinmeier, ale mimo wszystko jest to osoba, którą łączą Niemcy no, ten okres stabilizacji ostatnich lat. Ona jest przecież od 2005 roku na czele rządu i Niemcy przeszły suchą nogą przez kryzys. Nie dzieje się w Niemczech źle. Wyniki gospodarcze są finansowe przynajmniej, są rewelacyjne. I w związku z tym no, jest taka nadzieja, prawda? A Niemcy bardzo to lubią, tą stabilizację, że właściwie to gwarantuje ją ten układ sił politycznych, który obecnie jest, na którego czele stoi Angela Merkel. No i w związku z tym jest lokomotywą wyborczą CDU. W samej CDU nie ma kto jej zagrozić i w związku z tym no, będzie jak gdyby mogła liczyć na czwartą kadencję na czele rządu. A jak może wyglądać ta czwarta kadencja? Czy Merkel będzie bardziej nieprzewidywalna? Nawiązuję do tego słowa nieprzewidywalna, bo internetowe wydanie Deutsche Welle napisało ostatnio, że taki tekst, w którym znalazł się taki fragment w 2013 roku w kampanii wyborczej, w której przeciwnikiem kanclerz był Pierre Steinbrück. Na pytanie dziennikarza, co chce na koniec powiedzieć wyborcom, Angela Merkel odparła: znacie mnie. Taka odpowiedź została odebrana pozytywnie, bo sugerowała, że Merkel jest przewidywalna. Dziś jednak, pisze Deutsche Welle, wielu ludzi nie wie, czego ma się po niej spodziewać. To rzeczywiście jest tak, że ta następna kadencja, jeśli do niej dojdzie, będzie nieprzewidywalna? Czy bardziej nieprzewidywalna niż poprzednie? Zaskakiwała pewnymi decyzjami. Na przykład ten odwrót od energii atomowej po Fukushimie, to była też rzecz niespodziewana. Oczywiście to w planach partyjnych i zarówno partii CDU, jak i głównie Zielonych i SPD istniało, żeby wygaszać te elektrownie atomowe, ale ten nagły zwrot był nieoczekiwany, jak również można określać to, co zrobiła na początku września ubiegłego roku, otwierając granice niemieckie dla imigrantów, no to też było pewnego rodzaju nieoczekiwane posunięcie, no ale to posunięcie w tej chwili się tłumaczy wieloma różnymi czynnikami, a przede wszystkim tym, że co by było, gdyby tego Angela Merkel nie zrobiła, co by było z tymi setkami tysiąca uchodźców, którzy byli na Bałkanach i byli już u granic Niemiec, czyli w Austrii, prawda, na Węgrzech i wszędzie. I w związku z tym, z jaką sytuacją mielibyśmy do czynienia w tej chwili na Bałkanach? No, niewyobrażalne historie mogłyby się tam dziać. W związku z tym, no, to jest nieprzewidywalność, ale to jest w tej nieprzewidywalności jest pewnego rodzaju no, jakaś konsekwencja wynikająca z tych warunków politycznych, w których ona funkcjonuje i doskonale rozumie. Jak mówię, te rzeczy oczywiście wywołują wiele kontrowersji w społeczeństwie niemieckim, prawda? I co z tymi uchodźcami, w jaki sposób je integrować, w jaki sposób ich wspierać finansowo czy nie, bo się okazuje, że jeżeli ktoś płacił przez całe życie na
ubezpieczenia społeczne, a nagle zostaje bez pracy, no to przez rok otrzymuje te same, to otrzymuje jakieś tam wsparcie większe, natomiast po roku spada na poziom właśnie tego imigranta, tego uchodźcy, który otrzymuje, jest tak samo finansowany przez państwo niemieckie, jak tenże obywatel, który mógł na przykład 20 lat pracować i płacić. W związku z tym wiele takich rzeczy jest nierozwiązalnych i wywołują one wielkie kontrowersje, ale w niemieckim społeczeństwie no, istnieje też pewien konsensus. No, rozumiemy, jak twierdzi większość Niemców, pewne uwarunkowania i dlatego na przykład AfD ma poparcie 12-13%, co i tak jest ogromnym poparciem, prawda? Jest jeszcze bawarska CSU, która podobny ma program w stosunku do uchodźców, w tym znaczeniu, że żąda ostrzejszych jakichś kroków wobec nich, w wypadku, kiedy popełniają przestępstwa i tak dalej, ale z tym wszystkim jednak, no, Angela Merkel jest pewnego rodzaju taką osobą, która jest postrzegana jako stojąca w środku, która gwarantuje. Ona jest taką mamuśką, jak gdyby dla wielu Niemców, która no, w jakiś sposób dba o ten dom niemiecki, żeby było w jakiś sposób dobrze, z wyjątkiem tych uchodźców, tych nieograniczonym albo też niekontrolowanym napływem uchodźców, no tutaj jej się bardzo nie powiodło. A czy Angela Merkel jest też taką mamuśką dla Europy? Bo Alan Posener, dziennikarz niemieckiego Die Welt, pisze, że to jest w tej chwili jedyny polityk, który może utrzymać jedność Zachodu. No tak mówią również Amerykanie. W New York Timesie można przeczytać takie opinie i to nie są opinie jednostkowe. Rzeczywiście, no bo przecież nie wiemy, co się będzie działo we Francji, nie wiemy jeszcze, co z Włochami po referendum, prawda? Jest Brexit, jest nadal tlący się jeszcze kryzys finansowy, z którym się cała Europa nie uporała i w związku z tym rzeczywiście no, Niemcy jawią się taką oazą i taką ostoją pewnego rodzaju spokoju i stabilizacji. Ja jako, że Niemcy, no to i oczywiście przywódcy niemieccy, którzy tym krajem będą w jakiś sposób sterować przez następne lata. Jak mówię, jednym z tych przywódców to na pewno będzie Frank-Walter Steinmeier, dlatego że większość w tym gremium wybierającym prezydenta ma już zagwarantowaną. No i wielkie jest prawdopodobieństwo, że towarzyszyć mu w tej drodze będzie szefowa rządu, czyli pani Angela Merkel. To jeszcze ostatnie krótkie pytanie. Zgadza się pan z opinią Frankfurter Allgemeine Zeitung, że Angela Merkel mimo wszystko osiągnęła już swój zenit polityczny, że najważniejsze decyzje już... No tak chyba jest zwykle. No nie można rządzić w nieskończoność. Helmut Kohl tak samo po 8 latach osiągnął swój, po 2 kadencjach osiągnął swój szczyt, a potem był już tylko właściwie jego powolny upadek, chociaż był to kanclerz Zjednoczenia, czyli wielkiego dzieła, jakim było to Zjednoczenie. I pani Merkel również chyba znajduje się w tej chwili, albo znajdowała się jeszcze niedawno, w apogeum popularności i zobaczymy, co będzie w czwartej kadencji. Być może ona po prostu zrezygnuje w połowie kadencji albo po jakimś czasie znajdzie następcę i przekaże to dzieło rządzenia Niemcami. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Gościem pierwszej części magazynu był Piotr Jędroszczyk z Gazety Rzeczpospolita. Polskie Radio 24. A teraz czas na część drugą. W części drugiej Francja. Były premier, minister w kilku rządach, 62-letni François Fillon, zwyciężył przeprowadzonej w pierwszej turze prawyborów w partii Republikanie, zdobywając 44% głosów. Do następnej tury przeszedł również 71-letni mer Bordeaux, były szef rządu Alain Juppé, który upasował się na drugiej pozycji. Do drugiej tury prawyborów nie dostał się Nicolas Sarkozy, prezydent Francji w latach 2007-2012, który otrzymał nieco ponad 20% głosów. A w studiu miał dr Marcin Darmas, Ośrodek Kultury Francuskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I teraz kilka tytułów z francuskich gazet. François Fillon zdeklasował wszystkich. Drugi tytuł to polityczny koniec Nicolasa Sarkoziego. No właśnie, tak się zastanawiałem, co jest bardziej zaskakujące właściwie? Czy to, że François Fillon wygrał te prawybory, tę pierwszą turę, czy to, że Nicolas Sarkozy się do niej nie dostał? Co według pana jest tutaj bardziej zaskakujące? Ależ mi pan zadał pytanie. Wydaje mi się, że jedno i drugie jest zaskoczeniem. Ja mógłbym wydłużyć tą listę, którą pan podał, nieoczekiwanego tego, co się wydarzyło we francuskiej polityce. Mam tutaj tytuł Le Parisien, niespodziewana zemsta Fillona. Przypominam, że tak jak słusznie pan powiedział na początku, że Fillon był przecież premierem Sarkoziego, a Sarkozy miał w zwyczaju nazywać go swoim współpracownikiem, więc tutaj mamy zemstę współpracownika. Drugi tytuł dziennika regionalnego Dernière Nouvelle d'Alsace.
nieoczekiwany po prostu, tak, nieoczekiwany i upadek Sarkoziego i wzlot Fillona. Historia Fillona to po polsku byśmy powiedzieli historia Kopciuszka, a w języku francuskim albo w takim potocznym języku francuskim to jest historia Pulidora. Nie wiem, czy pan sobie przypomina takiego kolarza lat 60. i 70., który zwykle przegrywał z Jacques Monctilem i rzeczywiście w mediach francuskich często przywołuje się obraz Pulidora, który ośmiokrotnie w Tour de France przegrywał z Anctilem i wiecznie był tym drugim, tak? No to jest historia Fillona, tylko że tutaj ta historia się rzeczywiście odwraca, a żeby kontynuować tą taką symbolikę wiecznego drugiego, no wszystko wskazuje na to, i tu jest paradoks, że ten drugi Fillon będzie drugi w pierwszej turze wyborów prezydenckich pod koniec kwietnia, a wygra w drugiej turze przeciwko Marine Le Pen. Wszystko na to wskazuje, chociaż tutaj ten niespodziewany wynik i przecież w Stanach Zjednoczonych i wczoraj w prawyborach francuskich pokazuje, że no, nie należy ufać sondażom, że wszystko się może zmienić i to w sposób niezwykle dynamiczny i niezwykle szybki. Ja mam tutaj przed sobą... To jest przykład samego Fillona, który dopiero chyba od ostatnich kilku, trzech tygodni Ja bym powiedział, panie redaktorze, że jeszcze... Ja bym powiedział jeszcze lepiej, że Fillon tak na dobrą sprawę zyskał najwięcej po ostatniej, trzeciej debacie publicznej. I mam tutaj wyniki sondażu z 3 listopada. Juppé 40%, Sarkozy 26%, Fillon 15%, który już wówczas zyskał 4%, tak, po trzeciej debacie. Właściwie Fillon wygrał prawybory na ostatniej prostej, tak, jeśli mamy dalej kontynuować porównanie z kolarstwem. No właśnie, to dlaczego Fillon wygrał te prawybory? Co o tym zdecydowało właściwie? Myślę, że wiele czynników o tym zdecydowało. Na pewno jednym z takich kluczowych elementów była jednak masowa mobilizacja wyborców, tak? Prawybory to jest rzecz nowa, zresztą sam Fillon był inicjatorem prawyborów i mówił nieustannie o potrzebie takich prawyborów. Gdy patrzymy na strukturę wyborców, zauważamy jedną rzecz. Po pierwsze, ta duża mobilizacja, o której mówiłem, jednak 4 miliony Francuzów poszło, ale to oczywiście nie jest tylko, to nie są tylko wyborcy prawicy, to nie są tylko wyborcy republikanów. Jeśli patrzymy na tą strukturę, to jednak 15% wyborców utożsamiających się z myślą socjalistyczną poszło do tych wyborów i 9% Frontu Narodowego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Fillon uosabia moim zdaniem taki szerszy wzrost w polityce międzynarodowej, takiego powrotu do wartości tradycyjnych. Sarkozy to jednak jest dynamika, Juppé utożsamiał i media troszeczkę się z niego śmiały, że on myśli o czymś nowym, a jednak jest uosobieniem tej starej arystokracji politycznej francuskiej. Tak? A Fillon to jest coś świeżego rzeczywiście w polityce francuskiej. Druga rzecz to jednak Fillon w polityce międzynarodowej mówi rzeczy niezwykle podobne do tego, co się słyszy z ust Marine Le Pen. A no właśnie, tak? To jest polityk... Tutaj pada hasło Rosja. Oczywiście padło zbliżenie z Rosją. Jak najbardziej. Fillon nie ukrywa tego, że jest bliskim przyjacielem Putina. Skoro się zresztą znał podczas, kiedy Putin był premierem i
Fillon był premierem, prawda? Więc tutaj tak, zapraszali się nawzajem na wakacje. Nawet, powiem więcej, Fillon gościł w daczy Putina, kiedy już nie piastował żadnego wysokiego stanowiska publicznego we Francji, a był zwykłym parlamentarzystą republikanów. Tak, więc jest coś nowego, jest jakiś powiew nowości w tym, co mówi Fillon i na pewno też słaba jednak kampania samego Juppego o tym zaważyła. Juppé od 2-3 tygodni już był przekonany, że to już jest skończone i że spotka się w drugiej turze prawyborów z Sarkozy, zupełnie zapominając o tym, że rzeczywiście jest tutaj na jego plecach czarny koń. Ale czy rzeczywiście to wynika z tego, że Francuzi chcą takiej polityki? Może